Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kanadyjska firma analityczna SEGDEF opublikowała raport, z którego wynika, iż na okupowanych przez Federację Rosyjską obszarach Ukrainy znajduje się niemal połowa ukraińskich złóż surowców. Według analityków SEGDEF wartość wszystkich złóż surowców na Ukrainie, zarówno tych energetycznych, jak i Pierwiastkowych szacowana jest na 26 bilionów dolarów. Natomiast złoża o wartości aż 12 bilionów dolarów, czyli niemal połowa wszystkich na Ukrainie, znajdują się już na terytoriach okupowanych przez Rosję, i to zarówno tych kontrolowanych przez Moskwę od 2014 roku, jak i tych zajętych po 24 lutego 2022 roku. Mówiąc o tych złożach surowców, chodzi nie tylko o węgiel kamienny czy gaz ziemny, ale także uran czy, czy tak zwane pierwiastki ziem rzadkich. No, tutaj, na przykład, bardzo potrzebny do produkcji elektroniki lit. W ocenie analityków Segdev, Rosja chce nie tylko. Zająć właśnie te obszary istotne z punktu widzenia surowcowego, ale także zdestabilizować ukraińską gospodarkę, która sporą część produktu krajowego brutto wypracowywała właśnie dzięki eksportowi węgla czy innych in cennych ród metali. I tutaj warto także zwrócić uwagę, że tym celem Rosjan jest. W pierwszej kolejności skoncentrowanie się na utrudnianiu wydobycia i eksportu surowców, no ale w tej dłuższej perspektywie chodzi o przejęcie ich produkcji, a tym samym dochodów ze sprzedaży, oczywiście. Analitycy kanadyjskiej firmy zwracają uwagę, że im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym większe prawdopodobieństwo, że Federacja Rosyjska uniemożliwi Ukrainie utrzymanie statusu lidera w obszarach takich jak surowce czy rolnictwo. I tutaj kanadyjska firma zwraca uwagę także, że ważnymi produktami eksportowymi Ukrainy jeszcze przed tą otwartą inwazją rosyjską było nie tylko zboże czy węgiel, ale także uran czy lit. Zwracają tutaj analitycy SEGDEF także uwagę, że Ukraina ma złoża aż 117 ze 120 najczęściej używanych w przemyśle surowców. Ukraińskie złoża uranu są największe w Europie, z kolei złoża tytanu, manganu czy rudy żelaza są drugie co do wielkości w Europie. Jeśli chodzi o złoża gazu łupkowego, natomiast są one trzecie co do wielkości na starym kontynencie. Warto także zauważyć, że wojna na Ukrainie pokrzyżowała plany Unii Europejskiej, która chciała powoli odchodzić od importu litu z Chin. I tutaj mówiło się o roku właśnie 2022 jako tej dacie granicznej ponieważ no, wiemy doskonale, że Chiny kontrolują największe zasoby tego metalu na świecie, no i chcieli, Unia Europejska chciała zastąpić go importem litu z Ukrainy, co w, tej, w, tej, w tych oczywiście okolicznościach geopolitycznych stoi pod wielkim znakiem zapytania. Chiny Pozostają dostawcą aż 98% litu do państw Unii Europejskiej. No i warto oczywiście także przypomnieć, o czym już mówiłem na łamach podcastu geopolitycznego, że pierwiastek ten potrzebny jest m.in. do produkcji baterii, akumulatorów litowojonowych, które są oczywiście potrzebne w produkcji przenośnych urządzeń elektronicznych czy w samochodach elektrycznych. To, można powiedzieć, uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne Zachodu jest bardzo ważnym skutkiem tej. Tej wojny rosyjska okupacja sporej części terytorium Ukrainy ma przecież bezpośrednie konsekwencje dla tego bezpieczeństwa i dla dostępu do metali ziem rzadkich. Kraje zachodnie przez ostatnie lata aktywnie badały inwestycje w ukraińską ropę naftową, w gaz i to rzeczywiście te badania były prowadzone od 2013 roku. Także warto zauważyć, że takie no, badania były prowadzone bardzo mocno w, od, w 2021 roku, jeśli chodzi o pierwiastki ziem rzadkich. Natomiast, oczywiście, aneksja Półwyspu Krymskiego przez Rosję na początku 2014 roku, jak i inwazja, otwarta inwazja na Ukrainę w 2022 roku, no, właściwie położyły kres tym zachodnim wysiłkom. Zgodnie z analizą Segdev, Rosja opanowała już 63% ukraińskich złóż węgla przejęła 11% złóż ukraińskiej ropy naftowej, 20% złóż gazu ziemnego, 42% metali i 33% złóż metali ziem, ziem rzadkich i innych krytycznych, krytycznych metali, czy uznawanych za, za krytyczne. Analitycy kanadyjskiej firmy wskazują, że Rosjanie zajęli dokładnie 41 złóż węgla, 27 złóż gazu ziemnego, 14 złóż propanu, 9 złóż ropy naftowej, 6 złóż rud żelaza, 2 zł Złoża rudy tytanu, dwa złoża cyrkonu, jedno złoże strontu, jedno złoże litu, jedno złoże uranu, jedno złoże złota i znaczący kamieniołom wapienia wykorzystywanego, wykorzy wykorzystywanego do produkcji stali. Wojna na Ukrainie, ta wojna po 24 lutego bieżącego roku, obniżyła także znacząco produkcję stali, a także udaremniła modernizację sieci energetycznej Ukrainy. Dziś prawie połowa zakładów produkujących energię ze źródeł odnawialnych, w tym 89% farm wiatrowych, znajduje się na terytoriach zajętych przez Rosjan bądź w, strefach, w strefie konfliktu. Ponad połowa farm wiatrowych jest obecnie zamknięta. I wielu analityków dzisiaj, także tych zachodnich, z takich instytucji, jak chociażby Peterson Institute for International Economics z Waszyngtonu, wskazuje, że wszelkie wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy za pomocą inwestycji zagranicznych w takiej dużej skali, no, tak naprawdę wymagałyby prawdziwego zakończenia walk. Chodzi o to, że no, ta groźba. Odmrożenia konfliktu no, absolutnie powstrzymywać będzie jakiekolwiek większe inwestycje na terytorium Ukrainy. Stąd, jeżeli ten konflikt miałby być swego rodzaju zamrożonym konfliktem mm, i takim bardzo długotrwałym, no to niewątpliwie Ukraina będzie bardzo mocno tracić gospodarczo na nim. Natomiast tutaj mm, wielu komentatorów wskazuje, że dopiero mm, takie realne zakończenie tego konfliktu, zakończone jakimś, jakąś formą, w Statu pokojowego, no, także przy oczywiście udziale społeczności międzynarodowej, i innych państw, organizacji międzynarodowych, dopiero mogłoby, mogłoby doprowadzić do odbudowy państwa ukraińskiego. To oczywiście zasadza się na podstawowym dylemacie, czy Ukraina jest w stanie zgodzić się na utratę terytoriów, no bo jeżeli nie, na oddanie terytoriów Rosji, jeżeli nie, no to wiele wskazuje na to, że ten konflikt stanie się takim swoistym konfliktem zamrożonym. Dziękuję Państwu za uwagę.